Mamy jeszcze trzy prezentacje. Następna będzie poprowadzona przez doktora Szymona Wąsika z Politechniki Poznańskiej. Prezentacja będzie dotyczyła platformy Optilo.io, czyli jest to internetowa platforma do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. I to są między innymi też tematy, którymi doktor Szymon interesuje się w swojej pracy naukowej. Tak, dziękuję bardzo. No, tak skracamy nazwę platformy do Optilo, żeby się łatwiej czytało. I dzisiaj o tej platformie chciałem opowiedzieć, ale zanim przejdę do szczegółów, jakie są zastosowania tej platformy, to chciałem takie dwie krótkie historyjki opowiedzieć. Pierwsza zaczyna się na początku XVIII wieku, kiedy ekspansja handlu morskiego w Europie spowodowała, że stało się kluczowe, żeby opracować dobrą metodę wyznaczania długości geograficznej statków pływających po morzach. I jednym z narzędzi, które bardzo by się do tego przydało, był po prostu zwykły zegarek, które niestety wtedy były dosyć niedokładne. Okazywało się, że taki statek żeglujący z Europy do Ameryki, wyznaczając swoją długość geograficzną w oparciu o zegarek, może po takiej podróży wylądować według nawigatora na przykład 100 kilometrów dalej w zupełnie innym miejscu. I ten problem został dostrzeżony między innymi przez rząd brytyjski, który ufundował nagrodę w wysokości 20 tysięcy funtów dla osoby, która opracuje wystarczająco dokładną metodę wyznaczania długości geograficznej statku. Do 20 tysięcy funtów już nawet dzisiaj to jest dużo, jakby uwzględnić zmianę wartości pieniądza, to jest równowartość około 4 milionów dolarów aktualnie, także dość pokaźna sumka. Dlatego też chętnych nie brakowało i okazało się, że po około 60 latach jeden z brytyjskich cieśli, John Harrison, odniósł sukces. 60 lat zajęło mu wyprodukowanie wystarczająco precyzyjnego zegarka i wyciągnięcie pieniędzy z rządu brytyjskiego. Tam w końcu nie obeszło się bez interwencji króla, ale wszystko się skończyło szczęśliwie i John Harrison został milionerem. Dzisiaj byłby milionerem. I ta historia to jest prawdopodobnie pierwszy znany przypadek zastosowania czegoś, co aktualnie nazywamy crowdsourcingiem. Jest coraz bardziej popularne, a polega na tym, że jakiś problem naukowy bądź przemysłowy jest ogłaszany w postaci takiego otwartego konkursu, w którym jest jakaś nagroda i w którym każdy może wystartować i oczywiście najlepsza osoba może tą nagrodę dostać. Druga historia to już jest XXI wiek. Wracam do McDonaldyzacji, o której wczoraj trochę było. McDonald Japonia zastanawia się, jak lokować pieniądze przeznaczone na inwestycje, tak żeby zmaksymalizować zysk. I co wymyślili we współpracy z firmą Princeton Consultants? Doszli do wniosku, że problemem jest duża różnorodność czynników, które decydują o tym, jaki ten zysk będzie. W Japonii jest około 3000, no wtedy było około 3000 restauracji, zbudowanych w oparciu o 300 różnych konfiguracji, w zależności od tego, jakie tam były maszyny, jak tam był McDrive zbudowany. I każda z nich rządziła się innymi prawami. Co więcej, te czynniki oddziaływały na siebie. Było wiele grup interesów i trzeba było coś z tym zrobić, dlatego McDonald's wymyślił coś takiego, że wybudował sobie dwie testowe restauracje, a przez jakiś czas badał, jak różne drobne modyfikacje wpływają na zysk, a potem został opracowany model matematyczny, który to wszystko modelował i który w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem zdołał wygenerować zysk w postaci 100 milionów dolarów już w pierwszym roku po wdrożeniu. I to jest jeden z przykładów wielu takich zastosowań optymalizacji w przemyśle, które pozwoliły osiągnąć duży zysk. I co więcej, ostatnio
dlatego zacząłem od crowdsourcingu. Coraz więcej tego typu problemów wykorzystuje crowdsourcing, ponieważ przemysł zauważył, że warto taki problem ogłosić publicznie, żeby jak najwięcej ludzi mogło ten problem zoptymalizować, no bo im więcej ludzi będzie go optymalizowało, tym mam szansę na osiągnięcie większego zysku, na uzyskanie lepszej optymalizacji. Z tym, że aktualnie to wszystko zazwyczaj odbywa się w taki sposób troszkę ręczny, to znaczy jeżeli jakaś firma chce zoptymalizować jakiś problem, no to albo ogłasza taki konkurs crowdsourcingowy sama gdzieś tam na swojej stronie, albo czasem po prostu nie ogłasza konkursu, tylko szuka sobie jednego badacza, który ten problem rozwiązuje. A my postanowiliśmy opracować platformę Optylio, która będzie stanowiła pomost właśnie pomiędzy przedsiębiorcami, którzy mają problemy optymalizacyjne, które chcą rozwiązać, i pomiędzy naukowcami, którzy mają potencjał, żeby te problemy rozwiązywać. Tutaj sposób działania jest taki, że naukowcy, przemysłowcy, ludzie mający problemy przemysłowe z wykorzystaniem naszej platformy publikują problemy w jakiejś tam chmurze i naukowcy mogą zgłaszać programy komputerowe, które te problemy rozwiązują. I co ciekawe, te problemy, te programy, one są u nas w tej chmurze kompilowane i oceniane, czyli tutaj ocena tych programów jest wykonywana na naszym serwerze, co ma wiele zalet. Między innymi jest to robione w sposób obiektywny, ponieważ wszystkie programy są testowane dokładnie w tym samym środowisku w oparciu o ten sam zestaw testów, czyli tu nie ma pola do jakichś nadużyć, że ktoś tam u siebie te testy przeprowadzi jakoś inaczej. A po trzecie, taki przedsiębiorca ma pewność, że w momencie, gdy taki konkurs się zakończy i taki naukowiec przyjmie od niego tą nagrodę, to wtedy też będzie miał to rozwiązanie dostępne do wykorzystania i że to rozwiązanie faktycznie działa i ma taką jakość przemysłową, że można je w przemyśle wykorzystywać. Przepraszam. Oczywiście jesteśmy otwarci nie tylko na problemy przemysłowe, bo mamy świadomość, że takie problemy, mimo że oczywiście największy dochód to mogą wygenerować w momencie, gdy pochodzą z przemysłu, to mogą też pochodzić z nauki, ponieważ w nauce też wiele problemów optymalizacyjnych jest rozwiązywanych, no mogą też pochodzić z edukacji, gdzie po prostu staramy się nauczyć przykładowo studentów, w jaki sposób problemy optymalizacyjne najlepiej rozwiązywać. I w naszej platformie zdefiniowaliśmy 3 rodzaje problemów, które można testować. W tej chwili mamy zaimplementowany tylko moduł do problemów offline, czyli takich, których jakby z góry dostarczamy instancje i programy zgłaszane muszą te instancje jak najlepiej rozwiązać, ale mamy też, planujemy, w zasadzie już jest tak na ukończeniu problem, moduł do problemów online, gdzie programy mogą się jakoś komunikować z naszą platformą i dostawać w trybie online informacje o tym, jak te postępy w optymalizowaniu rozwiązania wyglądają, i możliwość organizacji gier do tworzenia przykładowo algorytmów grających w jakieś gry. Też można by tu mówić o sztucznej inteligencji, o której już dzisiaj trochę było. I czy to ma szansę zadziałać? Czy mamy szansę znaleźć na to zastosowanie i dlaczego uważamy, że tak? Myślę, że to dobrze z kolejnego slajdu wynika. W tej chwili jest już taki duży, znany serwis, który nazywa się Kaggle, i troszkę mniejszych serwisów, takie jak Innocentive, Crowd Analytics, które działają w troszkę innej dyscyplinie, głównie w uczeniu maszynowym, jakiejś tam klasyfikacji, ale co ciekawe, już około 100 tysięcy ludzi rocznie angażuje się w te konkursy. W 2013 roku, kiedy jeszcze dokładne statystyki wygenerowałem, Kaggle dostał tak naprawdę z przemysłu prawie $1,5 miliona na same nagrody, nie mówiąc o rozwoju systemu i opłacie za wystawienie tych konkursów właśnie z uczenia maszynowego. A taki inny system, SPOI, którego zasadę my tak naprawdę wykorzystujemy, czyli to takie ocenianie programów w chmurze, od swojego założenia ocenił 17 milionów zgłoszeń, także widać, że można to zrobić.
No, widzę, że czas mi się kończy, dlatego tylko tak szybkie zrzuty z systemu, z pierwszych testów, które przeprowadzaliśmy. To są te rozwiązania, które zostały zgłoszone przez jakiegoś użytkownika. Później jest generowany ranking, który umożliwia porównanie wszystkich rozwiązań zgłoszonych przez użytkowników. I wykres, który pokazuje, jak to wszystko było optymalizowane. Widać, że faktycznie udało się osiągać coraz lepsze wyniki. No tu na początku poprawialiśmy testy, bo to było pierwszy test, także tu siedzieliśmy dzień i noc, żeby to wszystko zaczęło działać, ale jak już się udało system przywrócić po tym, jak użytkownicy testujący go coś tam popsuli, to widać, że ta optymalizacja się posunęła dosyć szybko i dosyć szybko można było dostać wymierne efekty. No właśnie i dla podsumowania, dlaczego warto używać naszego systemu, dlaczego warto się nim zainteresować. Jest to system, który w sposób online'owy po pierwsze weryfikuje kod programu, czyli wiadomo, że ten kod działa, rozwiązuje instancje. Bardzo ciekawa rzecz jest online'owy ranking, także też użytkownicy na bieżąco widzą, jak ich rozwiązania porównują się z innymi zgłoszonymi. To też motywuje do jakiejś dalszej pracy nad nimi. No w przyszłości chcemy też uwzględnić GPU computing, czyli taki dosyć popularny trend aktualnie w informatyce wykorzystujący karty graficzne do obliczeń i tą organizację turniejów, w których mogą startować algorytmy rozwiązujące jakieś tam problemy. Jeszcze krótko zespół, bez którego oczywiście to by się nie udało. Zresztą Maciej też jest tutaj z nami na sali. I duże podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które finansuje ten projekt w ramach programu LIDER. Oczywiście bez tego też nie udałoby się zbudować tego, co zostało zbudowane. A na koniec na slajdzie z prośbą o pytania, strumień, który uważam, że jest takim najlepszym naturalnym optymalizatorem. To jest taki byt, który zawsze płynie do globalnego minimum, którym jest poziom oceanu, także zawsze to minimum jest w stanie na świecie znaleźć. Oczywiście w informatyce też byśmy chcieli zawsze to globalne optimum znajdować, ale nie zawsze się udaje. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panie Szymonie. Mamy czas na jedno, dwa pytania. Jakieś pytania z sali? Bardzo proszę, mikrofon tam. Ja mam takie pytanie, czy ten klient biznesowy dostaje rozwiązanie problemu optymalizacyjnego, czy sam algorytm rozwiązywania problemów optymalizacji? Czy jedna i druga opcja jest możliwa? No jedna i druga opcja jest możliwa, no to wszystko zależy od tego, jak my się z nim porozumiemy, czyli po pierwsze ile on nam zapłaci, a po drugie to też, no i od tego też jakby zależy regulamin konkursu, tak, no bo możemy ustawić, tutaj bardzo ważna jest ochrona własności intelektualnej, tak, jeżeli chce dostać rozwiązanie, chce dostać ten algorytm w postaci, nie wiem, bądź programu binarnego, bądź kodu źródłowego, co będzie jeszcze droższe, tak, no to muszą być oczywiście odpowiednie zapisy w regulaminie konkursu, że osoba, aby dostać nagrodę, to musi wyrazić zgodę na przekazanie tego swojego rozwiązania przedsiębiorcy. Bo właśnie w przypadku Kaggle występuje taki duży problem, że większość tych rozwiązań, które mają super jakość predykcyjną, one działają bardzo długo, bo to są bardzo złożone modele, także tutaj też można by wprowadzić obok kryterium no, jakości optymalizacji też to kryterium czasowe, jak długo algorytm optymalizacji działa. Tak, tak, no i my to robimy, nie? I to też jakby właśnie dlatego, ponieważ my się zdecydowaliśmy też właśnie z tego powodu na ten model oceniania tego w chmurze, bo wtedy my po pierwsze w przeciwieństwie do Kaggle'a mamy już to rozwiązanie, wiemy, że ono działa i wiemy, jak go użyć, a po drugie możemy narzucić limity czasowe i co więcej również też oczywiście w tej ocenie uwzględnić czas wykonywania, czyli jeżeli przedsiębiorcy faktycznie zależy na czasie, to można dodać do kryterium też oprócz uwzględniania tej jakości rozwiązania też właśnie czas wykonania. Dziękuję. Thank you.